Święta zbliżają się wielkimi krokami, a razem z nimi przygotowania świąteczne. Nieodłącznym ich elementem są zakupy. Dla jednych jest to miło spędzony czas, dla innych konieczny obowiązek. Handlowcy już od listopada kuszą nas świątecznymi reklamami, a co za tym idzie, kolejki w sklepach z dnia na dzień są coraz dłuższe. Jak mówi pan Antoni, sprzedawca w sklepie z zegarkami, liczba klientów w okresie przedświątecznym jest nawet dwa razy większa niż w innych miesiącach. I wcześniej przed świętami kupują. Przed samymi świętami to już takie niedobitki, jak to się mówi, wpadają z, jak już nigdzie nic nie kupi, to dopiero wpada do pożegarek. A tak normalnie jest, jak w każdym miesiącu. Klienci zostawiają zakupy na ostatnią chwilę. 2-3 dni przed świętami będzie na pewno troszeczkę więcej, ale w tej chwili nie jest to odczuwalne. Świąteczne zakupy to nie tylko prezenty i artykuły spożywcze. To również wszelkiego rodzaju dekoracje ozdabiające świątecznie wysprzątane mieszkania. Przed świętami wiadomo, jak to wszystko wygląda u nas w domach, tak? Sprzątanie najpierw, później gotowanie, a na samym końcu dekoracje, prawda? Więc wtedy czas jest na to, żeby właśnie pobiegać po sklepach, wydać ostatnie pieniądze, które zostały gdzieś z budżetu rodzinnego. No i wtedy jak najbardziej stroiki bożonarodzeniowe, no i gwiazdy betlejemskie, takiego typu rzeczy gdzieś tam jeszcze udekorować, sobie ładnie postawić. W okresie wigilijnym, tak? W dniu 24 grudnia wtedy najwięcej ludzi szybko robi zakupy w szybkim tempie, żeby po prostu już do godziny przykładowo 15 mieć na ostatni guzik zapięty ten czas, który może później już zostać poświęcony rodzinie. Pomimo świątecznej gorączki zakupów pamiętajmy, aby robić je rozważnie, a każdy zakup dokładnie przemyśleć. Tak, zrobiłam dla dzieci, dla wnuków, dla męża, dla taty. Dezodoranty, perfumy. Dla syna bluzę ładną, sportową. No nie ma tak pieniędzy, nie ma z czym się rozrzucać. No są kolejki, najlepsze po marketach dużo jest. Wcześniej, tak, starej daty ludzie to robią, wcześniej zawsze. Już ubrałam dzisiaj rano. No się w zerówce jest. Jak już przyjdzie, będzie miał choineczkę. Nie, choinka jeszcze nie ubrana, ale zakupy już są zrobione.